Piękne ujęcia. Czyli Babią Górę mamy 3 godziny żółtym szlakiem, 1723. Dobrze, i teraz zastanawiałem się, czy będzie zakaz dronowania? Nie. Dzisiaj wybieramy się na jeden z ciekawszych szczytów. I co też bardzo ciekawe, że jest to najwyższy szczyt w granicach Polski, na który można wejść z psem i gdzie można latać dronem. Przynajmniej z tych informacji, które mamy do teraz, to można latać. Idziemy na Babią Górę, ale od strony słowackiej. Pieski też mogą chodzić. Grzeczne są. Tylko muszą uważać na medwedy. To, co jest też bardzo ciekawe, wchodzimy żółtym szlakiem, będziemy schodzili bodajże czerwonym. Chcemy wejść na dużą Babią i na małą, czyli na Diablak i na małą Babią Górę. I po drodze tutaj, oprócz tego, że są strumyki, to jest świetne, na przykład dla pieska, ale też dla nas, bo planowaliśmy wziąć jeszcze więcej wody, ale zdecydowaliśmy się na troszeczkę mniej. To jeszcze druga sprawa, która jest ciekawa, a mianowicie, że jest kilka wiat, nie wiem dokładnie ile, 7 do 10, gdzie można spokojnie sobie odpocząć, coś zjeść, siąść i faktycznie delektować się tym, że na szlaku jesteśmy praktycznie w niewielkim towarzystwie. Parę osób się jak do tej pory przewinęło, może z 7. Tu schronisko na Babiej, tak? Wchodzimy już na właściwy szlak, nad gajówką Gwiazdosława. I tu mamy przed sobą 2,5 godziny wyrypy. Mamy zrobić 800 metrów w pionie, czyli nie ma tragedii. W opisach mieliśmy takie informacje, że słabo oznakowany szlak. No jeżeli to mamy na myśli, to tak. Ale te znaczki chyba dodali, te są nowe. Tu jest fantastycznie, bardzo stopniowo nam się rozwija akcja. Przed chwilą jeszcze była płaska dróżka. Kapitalnie sobie strumień płynie. A tutaj widać też na drugą część tej doliny, na drugą stronę doliny, wspaniały, piękny górski pejzaż tu mamy. No i dróżka przed nami. Napieramy dalej. Nie ma tragedii, jak na razie to nie jest wyrypa, ale spodziewamy się, że będzie naprawdę później ostro. No i niestety, kurczę, patrzę tutaj, ale zgubiłem gdzieś filterek i te magnetyczne filtry są niestety do bani. Zginął. Raczej się już nie znajdzie, to jest nie sposób, żeby go, wiesz, nawet nie wiem w którym momencie. Także będziemy mieli już bardzo mocno kontrastowe ujęcia typowe dla Pocketa. Ale co jest charakterystyczne, że ja z Pocketa korzystam naprawdę rzadko i to już jest druga zguba, bo najpierw nakładkę szerokokątną zgubiłem, a teraz filterek ND16, taki kluczowy właściwie. To tylko świadczy o tym, że jednak magnetyczne filtry nie sprawdzają się, szczególnie w akcji. Owszem, jeżeli nagrywamy, nie wiem, statycznie, to jeszcze, ale jeżeli tutaj jest dużo kombinacji z psem i takich terenowych, przemieszczania się, zaglądania do plecaka, no to niestety, sorry, ale powinno być to inaczej w ogóle umieszczane niż magnetycznie na obiektywie, jak w przypadku Pocketa. Leoneczku. Czekaj, ja ci troszeczkę odsunę to. Postanowiłaś tędy wchodzić na Babią? Wziąłem dzisiaj tą zwykłą aparaturę do telefonu, czyli N2. Coś mi się stało z aparaturą RC2 i nie mogę ładować przez USB-C. Albo coś weszło w gniazdo USB-C, albo się bardzo poluzowało. Postaram się wyczyścić w przyszłym tygodniu, a jak nie, no to trzeba będzie odesłać kurczę do serwisu. Dobra, będziemy się łączyć. Zdaje się, że nic z tego nie będzie. Zarówno dron, jak i aparatura są w trybie parowania cały czas i cały czas jest lipa. Pod tym kątem, że nie można ich sparować. Tak jakby wersja oprogramowania nie chciała wejść do Mini 4 Pro. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale coś jest nie tak z ostatnią aktualizacją. Ludzie narzekali też, jeżeli chodzi o inne rzeczy, ale w tym przypadku u mnie akurat jest taka sytuacja, że nie mogę sparować drona. Latałem na tej aparaturze z ekranem wcześniej. Dobrze, nie polataliśmy. Wersja oprogramowania się nie zgadza. Trzeba internetu do tego, żeby zaktualizować. Jak zwykle, gdy potrzebny jest sprzęt DJI, to go nie ma. Dlatego, że nie latałem tamtą aparaturą długo. Na tej N2. A tutaj nam się zaczyna już podejście. Jest dość fajnie i konkretnie. I nareszcie niebo jest zachmurzone, ale wreszcie mamy jakieś fajne widoczki. Nie ma jeszcze szału całkowitego. Miejmy nadzieję, że jak wejdziemy wyżej, będzie troszkę lepiej. Ale już to wygląda dobrze. Szczególnie tam jest Wielki Chocz przed nami. I on wygląda konkretnie. No i wreszcie były jakieś fajne widoki. Wielki Chocz przecudnie wyglądał. A tutaj jest chłodniej. Jednak Babia Góra Diablak jest nieobliczalna. Bo pogoda się zmienia. Dzisiaj u nas w miasteczku jest 31 stopni na dole, a tutaj 22, w tej chwili może 21, rzeźko i zaczyna wiać dosyć poważnie. Przy następnym spocie spróbuję się połączyć z internetem i zaktualizować oprogramowanie w dronie, bo delikatnie się rozczarowałem, mówiąc bardzo delikatnie, jeżeli chodzi o DJI. Kolejny punkt turystyczny na trasie, mamy słupki, drogowskazy. Jest też taka mała ambona, czy wieża widokowa mini. Jest tutaj luneta. I faktycznie widoczki są bardzo konkretne. Ta ogniskowa jest potężna i nie ma regulacji ani ostrości. Ani ogniskowej. I rozstaw też jest stały, oczu. No ale jest. To można powiedzieć, że się przynajmniej trochę starali. Tutaj mamy internet. Dostępne jest to programowanie dla aparatury DJI RCN2, dlatego nie chciała się łączyć. Zaktualizujemy, powinno być już lepiej. No szkoda, że ten mosteczek nam umknął, kurczę, bo on był świetny, nie? A tutaj dosyć mocno dmucha. No ale przynajmniej lepiej późno niż wcale. Poszło. Następny etap też mamy świetny. Taki chodnik właściwie, czy ścieżka wyłożona dużymi kamieniami. Chwycimy sobie leonka, bo ludzie biegną. Ale tutaj się idzie całkiem komfortowo. Dobry. Super, super. Brawo. Hejka. Pięknie. Trzymamy pieska. A jakie już piękne widoki mamy za tobą. Wielki Chocz i takie to potężne jezioro, które było widać tam ze szczytu też, tylko z drugiej strony wtedy widzieliśmy w zeszłym roku. I tutaj już wchodzimy w strefę A, jeżeli chodzi o Babią Górę. I co ciekawe, jest szereg zakazów, m.in. rowery również. Spinaczka, prace geologiczne, psy tylko na smyczy, paralotnie nie, a co z dronami? Nie wiem. Ale co oni mają z tymi skuterami śnieżnymi i zbieraniem grzybów? Polacy zbierają grzyby przecież wszędzie. 1275 ze Słonej Wody, godzina 30 w dół, a jeszcze godzina 20 na Babią. Weszliśmy już mniej więcej na 1400. Jest cały czas bardzo fajna ścieżka, taki trotuar podejściowy, kamienny. Fajnie widać, aczkolwiek jest mgiełka dzisiaj i coraz bardziej wieje. Ludzie mówili, że na szczycie mocno wieje. Chodź, Leoneczku. Dobrze ci idzie. To jest Babia Góra, my jesteśmy, zdaje się, tutaj. Chodnik Jana Pawła II, czyli zrobili taką trasę poświęconą papieżowi. Przynajmniej tak to wygląda. My do tej pory napieraliśmy tędy i zdaje się, że jesteśmy tutaj, jedynka, tak? Początek chodnika Jana Pawła, czyli tu. Teraz będzie dość ostro już na szczyt. Już powoli, jeszcze z 200-250 metrów będziemy na szczycie. Czyli teraz powinniśmy być gdzieś na wysokości około 1500 metrów nad poziomem morza. Widać kolejną wiatę i zaczyna nam się wyłaniać już ta graniówka szczytowa. Tam już wyżej nic nie ma. Jest bardzo fajnie, co prawda mgiełka dosyć taka intensywna, niewiele widać. Widać zarysy góry, widać doliny. Fajnie, stąd jakbyśmy lecieli samolotem. Rewelacyjnie, ale nie jest to widoczność brzydwa, tylko zamglone, a la piasek saharyjski. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, że dosyć mocno dmucha. Są powiewy bardzo silne i czuję, że jakbym wyciągnął tutaj miniacza, to skończyłoby się to niestety albo zwijaniem, albo kraksą. No i tutaj mamy piękną sytuację. Już jest atak szczytowy. Za zakrętu wychodzimy, czyli zmieniamy kierunek i jest wyrypa do góry, ale prosto na szczyt. Jest super tutaj, to robi wrażenie. Ta przestrzeń tutaj jest fantastyczna. Dokładnie jakbyśmy lecieli samolotem. Tam już jest szczyt Babiej. Ogień. Pięknie jest, cudownie. Pizga z łem. Na Diablaku pizga z łem. Schowaliśmy się za skalnym murem, a mimo wszystko przez te dziurki bardzo wieje. Mega wieje, naprawdę. Ale cieszę się z tego szczytu. Myślałem, że polatamy tutaj. Ale tutaj to nie wiem, czym byśmy mogli polatać. Bardzo mocny wiatr. Widać jak nim rzuca, ale radzi sobie ogólnie. Jesteśmy bardzo nisko. Piękne ujęcia. Tu w tych warunkach to można zrobić idealne próby wytrzymałości brona na wiatr. Jestem dosłownie 2 metry nad ziemią, ale fantastycznie. Szkoda, kurczę, że tak wieje dzisiaj. Można by zrobić naprawdę genialne ujęcia. Tutaj nie. Zamek, to tu na lewo był. Aha, tak? No właśnie nie kojarzę, a jednak był, kurczę. Przez chwilę Leon się przyglądał tutaj w bok. Myślałem, kurczę, że niedźwiedź. Wzięliśmy sobie dzisiaj gaz, bo na Słowacji jest bardzo dużo niedźwiedzi. Na szczęście to były tylko ptaki. Schodzimy już w stronę Słonej Wody czerwonym szlakiem. I tutaj jest dosyć gęsty taki las. Ale fajnie tu jest, kurczę. Bardzo wysokie rośliny typu borówki czy jagody, takie do kolan praktycznie. Jeszcze raz. Jak się wchodziło na zamek, to tu na lewo. Aha, tak? No właśnie nie kojarzę, a jednak był, kurczę. No dobrze. Dobra, lecimy dalej. To mi się podoba. Oczywiście z tej strony nie widać w ogóle znaczka takiego, że nie można dronem latać. Jest tutaj dużo rzeczy odnośnie psów, ognisk, śmieci, kempingu i tak dalej. Natomiast widać, że tutaj są też medwedy, dlatego nie biwakujcie w lesie, bo podchodzą, tak? Ale co do dronowania, te zasady w tych parkach krajobrazowych słowackich, one nie są takie ewidentne. Ja parę razy się spotkałem z taką sytuacją, że niby można, ale nie można. Są tu jakieś zakazy, ale ich nie ma. Czy tam nie ma zakazów, ale można czasami się doczytać, czy to coś jest. Też w zależności od tego, z której strony wchodzimy na górę, bo jakbyśmy na przykład stąd podchodzili, to nie byłoby szans, żeby zobaczyć jakikolwiek zakaz oprócz kempingu, palenia ognisk i podobnych rzeczy w środku lasu i ostrzeżenia przed medwedami. A to, co jest niesamowite, i tak dochodzimy teraz, jak idziemy jeszcze, mieliśmy już przed chwilą 6 km, teraz zostały tylko 4 do auta. Idziemy teraz drogami transportu drewna. I fajnie się idzie, bo wydłużyliśmy krok, jest ok, ale to, co chciałem powiedzieć, że od polskiej strony Babia Góra jest zupełnie inną górą. Od Słowacji, podobnie jak Rysy. Ktoś, kto wchodził z jednej i z drugiej strony, to sobie zdaje sprawę, że to w ogóle są dwa inne oblicza wejście na szczyt. I tu jest podobnie, zupełnie inne oblicze. Ten szlak, którym teraz idziemy, ten czerwony w dół, czyli od Małej Babii do Słonej Wody, on jest całkiem dziki, kiepsko oznaczony. Jeden punkt właściwie, gdzie można było się napić. Tutaj jest, są też już niżej strumyki, bo jesteśmy 4 km przed Słoną Wodą, ale jest całkowita dzicz. Natomiast ten szlak pierwotny, którym szliśmy, ten chodnik taki najstarszy, to jest jeden z najstarszych szlaków, czy chyba najstarszy na Babią, właśnie po stronie słowackiej, to tam była pełna cywilizacja, zupełnie inne oblicze. A od Polski, od naszej strony Zawoi jest jeszcze inaczej. I właściwie nawet dojazd jest mega ciężki do Zawoi. Tutaj dojazd jest bardzo fajny, bo od Żywca mamy właściwie tylko miejscowości Leśnia i Korbielów. I jeszcze parę kilometrów za granicą, może z 11 kilometrów od Przełęczy Glinne jesteśmy już przy tej chacie przy Słonej Wodzie, także mega sprawa. Super przygoda, aczkolwiek długo, bo już jest po 18, a my jeszcze ciągle mamy 4 km, jeszcze prawie godzinę, ale super, mieliśmy dobre zaopatrzenie, dużo jedzenia, fajne picie i przygoda całodzienna. Jest wyrypa, ale na tym to polega. No, jak ktoś siedzi przed telewizorem, to w ogóle nie docenia takich rzeczy jak to, że ma dostęp do czystej i zimnej i wspaniałej wody. Tu, tak jak tutaj mieliśmy przed chwilą. Czyli oni to zrobili tak, że pokazują, jak długo rozkłada się dany śmieć, tak zostawiony. Pomarańcza, 1,5 roku. Tutaj plechowka, to jest chyba konserwa, tak? Czy puszka? 15 lat, 4 miesiące, papier, pieluszka, 250 lat, szkło, 1000 lat. Szok. Zrobiliśmy ponad 21 km i właśnie dotarliśmy do Słonej Wody. Super wycieczka, polecam. Nie jest taka prosta, trzeba się przygotować, wziąć sobie więcej jedzenia i picia, bo tutaj nie ma żadnych schronisk. Najbliższe schronisko było po naszej stronie pod Babią Górą. A tak poza tym super, miejscówka rewelacyjna, fajnie to wszystko zagrało, przygoda piękna, tylko bardzo wiało na górze, nie dało się polatać więcej, bo chętnie bym sobie tutaj jeszcze polatał. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tam chyba skrzyczna widać, ale nie mam pewności.